przed nami zapowiadane już emocje sportowe. Na gorzowskim torze żużlowym pojadą najlepsi z najlepszych. Memoriał Jancarza już w najbliższą niedzielę. Jak zapowiadają organizatorzy, emocji z pewnością nie zabraknie. Jeszcze wczoraj okazało się, znaczy w czwartek okazało się, że w miejsce Wiesława Jagusia będziemy potrzebowali zastępstwa zawodnika, a więc innego jeźdźca. No i myślę, że lepiej być nie mogło. Nicky Pedersen, aktualny, trzykrotny mistrz świata, jeden z najbardziej kontrowersyjnych żużlowców tego świata, przyjedzie w niedzielę do Gorzowa i będzie startował w 12. Memoriale Edwarda Jancarza PGE Speedway Cup. Myślę, że my mówimy bardzo wiele o atrakcjach, o prawie, o nagrodach, które będzie można wygrać, ale skupmy się głównie na tym, że jest to turniej upamiętniający postać Edwarda Jancarza i w głównej mierze jest to rywalizacja żużlowców w formie bardzo ciekawego turnieju 21-biegowego par. Memoriał Edwarda Jancarza to impreza, której nie może opuścić żaden prawdziwy fan czarnego sportu. Ja muszę powiedzieć, przyjdźcie Państwo chociażby dlatego, że 8 miesięcy biegałem za tymi pieniędzmi, bo gdybyśmy nie znaleźli tych pieniędzy, to trzeba byłoby strasznie drogi bilety, a bilety są bardzo tanie, to jest po pierwsze. Po drugie, będzie śliczna pogoda, zapowiadają meteorolodzy, a po trzecie, to chyba jest najważniejsze, przyjadą najlepsi z najlepszych. Przyjeżdżają seniorzy, to jest czołówka Grand Prix, do tego przyjeżdżają najlepsi juniorzy, to są ci, którzy zastąpią tych dzisiaj najlepszych zawodników. W związku z tym, proszę Państwa, to jest niesamowita uczta. A poza tym ogrom atrakcji. Prowadzić to będzie dwóch showmenów, Kułaga i Magiera, znanych z parkietów sportowych świata. Poza tym jest piękna główna nagroda, śliczny skuter w Askanie. Kupując bilety można to zobaczyć. I proszę Państwa, przyjdźcie z całymi rodzinami, bo tutaj trzeba powiedzieć wprost, przyjeżdża darczyńca tych pieniędzy. Ja mu opowiadałem, że będzie pełen stadion, w związku z tym błagam Was, przyjdźcie, żeby dotrzymać tego słowa, którego dałem w Warszawie, że Memoriał Jancarza jest bardzo szanowany i kochany. Zapraszam w niedzielę o 19:00, a warto nawet przyjść o godzinie 17:00. W niedzielę oprócz prawdziwej uczty dla oka nie zabraknie atrakcyjnych nagród. Każdy bilet ma szansę na wygraną. Będziemy losować 3 bilety wstępu na mecz z Falubazem, który czeka nas w następną niedzielę po Memoriale. A więc ci kibice, którzy będą chcieli przyjść na Falubaz, mogą wygrać wejściówki już podczas Memoriału Edwarda Jancarza. A ponadto do wygrania? Na pewno rower, na pewno skuter, na pewno namiot, na pewno mnóstwo gadżetów, także ilustrowane magazyny Super Speedway, dwumiesięczniki bardzo ekskluzywnie wydawane. Koszulki, będą chodzili szczudlarze, kibice, którzy byli w zeszłym roku, pamiętają to doskonale, kiedy biegali szczudlarze, jeździli na ciągnikach podczas przerw i strzelali do kibiców, oczywiście w bezpieczny sposób, koszulkami, właśnie różnymi takimi rzeczami bezpiecznymi, ale była to niezwykła zabawa, pogoda zapowiada się piękna, bo już sprawdzamy prognozy i są naprawdę bardzo optymistyczne, więc niedzielny wieczór należy do Państwa, należy do Żużla w Gorzowie i do Edwarda Jancarza. Przypominamy, każdy posiadacz karnetu na sezon 2009 ma bezpłatny wstęp na niedzielną imprezę. Wszystkich serdecznie zapraszamy.